Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj czas na małe podsumowania wakacji i kilku innych rzeczy, więc zapraszam. No i co, dzieciaczki, koniec laby, koniec wakacji, 2 miesiące wolnego. Ja na szczęście mam jeszcze miesiąc, ale ostatnie wakacje były specjalne. Te 2 miesiące były naprawdę specjalne w moim życiu. Mogę chyba śmiało powiedzieć, że były to jedne z najfajniejszych wakacji w moim życiu. Były też jednymi z najbardziej pracowitych, chociaż jak porównam zeszłe wakacje, w które przez całe 2 miesiące pracowałem w fabryce dość ciężko i porównam te, to mogę mniej więcej postawić znak równości. 2 filmy dziennie, codziennie, to jednak jest czasochłonne. Na szczęście już taką automatykę sobie wyrobiłem, że jest to dużo prostsze niż było jeszcze 3 miesiące temu. Dużo mniej czasu już mogę na to poświęcać, a wychodzi tak samo albo nawet i lepiej niż kiedyś, więc bardzo fajne wakacje. To, co się stało ogólnie przez ten okres, ja na początku, kiedy zacząłem ten kanał i kiedy zaczęło to się jakoś tam rozwijać, po 2 miesiącach miałem chyba 1000 subskrypcji, po miesiącu miałem 100. Tak, zacząłem kanał gdzieś w kwietniu. W kwietniu zacząłem, jest obecnie koniec sierpnia, więc dajmy na to, że powiedzmy, że 4,5-5 miesięcy działam. Po miesiącu, po pierwszym miesiącu, nawet nie pamiętam ile, dajmy na to. Wiem, że na początku maja, czy na końcu maja? Na końcu maja było 100 subskrypcji. Tak. Obecnie jest koniec sierpnia, jest ponad 14 tysięcy subskrypcji. Powiem wam, że pod tym względem te wakacje były naprawdę bardzo specjalne. Ja nie byłem przygotowany na to, co się stanie. Taki mój plan, bo wiedziałem, że będę te wakacje chciał właśnie poświęcić na YouTube. Taki realny plan było dla mnie przy dużej ilości pracy naprawdę zdobyć 5 tysięcy subskrypcji. Byłbym bardzo, ale to bardzo szczęśliwy. Kiedy zdobyliśmy 10 tysięcy subskrypcji, to było marzenie, był live. Byłem naprawdę bardzo szczęśliwy, ale jest prawie koniec wakacji, a my już praktycznie jesteśmy bardzo blisko 15 tysięcy subskrypcji, więc wow. Chciałem wam naprawdę bardzo serdecznie podziękować, bo mogę śmiało powiedzieć, że po troszku, na razie jeszcze troszku, ale już zmieniliście moje życie. Jest bardzo fajnie, lubię to, co lubię. Przynosi mi to naprawdę bardzo dużo satysfakcji, dużo motywacji i mogę nazwać się obecnie szczęśliwym człowiekiem. Wczoraj zobaczyliście relację z meetupa we Wrocławiu, w którym byliśmy w sobotę i w niedzielę z chłopakami. Było naprawdę zarąbiście. W tamtym filmie nie miałem, znaczy nie wiedziałem, jak jeszcze powiedzieć, no bo to się działo na żywo, więc nie miałem zbytnio czasu podsumować. Ale było naprawdę zarąbiście. Dawno się tak dobrze nie bawiłem. Byłem już na jednym takim evencie, byłem na Orange Video Fest w czerwcu w Warszawie u Matiego. Wtedy nie nagrywałem, bo nie miałem jeszcze kamery. I tam podobało mi się tak średnio. Powiem szczerze, średnio. Jeszcze wtedy byłem dużo mniejszym youtuberem, więc zrobiłem kilka zdjęć z wami, ale no ani się tam nie ogłaszałem, że będę i tak dalej. Pychałem tam bardziej w formie widza. W formie takiego czystego, po prostu byłem tam zwykłym człowiekiem. Tutaj już pojechałem jako artysta, więc jako twórca. Więc miałem dużo większe pole manewru, mogłem robić tam naprawdę praktycznie wszystko. Mogłem sobie siedzieć w VIP roomie i tak dalej, i tak dalej. Przez to też bardzo mi się podobało. Byłem też z chłopakami, było naprawdę świetnie. Zobaczyłem się z Flotarem i Furmanem, widziałem się pierwszy raz w życiu. W ogóle nie czułem żadnego skrępowania, myślę, że oni też było naprawdę bardzo fajnie pod tym względem. Poznaliśmy innych chłopaków, Bladiego, Admirosa, wszystkich tak naprawdę, którzy okazali się naprawdę bardzo w porządku chłopakami, więc chciałem wszystkim im z osobna podziękować, zwłaszcza Diabełowi, Jerzykowi, Pladze, którzy nas przenocowali, bo nie mieliśmy z Matim gdzie spać. Kogo jeszcze nie wymieniłem? Był Paweł, no naprawdę, wiecie, tamta ekipa. Bardzo fajne chłopaki, muszę przyznać, bardzo dobrze się razem bawiliśmy, czuliśmy. Tak,
No tak jak mówię, było to naprawdę bardzo fajne przeżycie, nie spodziewałem się, że aż tak fajne. Chciałem wam wszystkim bardzo podziękować, tym, którzy byli, tym, którzy zrobili sobie ze mną zdjęcie, wzięli ode mnie autograf. No było, to naprawdę było bardzo fajne przeżycie. Dużo mnie tam zaskoczyło właśnie, to jak na nas reagowaliście, to, że w ogóle ktoś podszedł, to, że youtuberzy, naprawdę, cała ta atmosfera tam. Myślałem, że YouTube to jest takie zamknięte społeczeństwa, takie grupki, którzy są może trochę zadufani w sobie, a okazało się, że wcale tak nie jest. Już tam, na samym etapie, w tym VIP roomie tak zwanym, była bardzo fajna atmosfera, można było podejść do każdego, zrobić sobie z każdym zdjęciem, pogadać. Nikt nie był tak naprawdę taki zamknięty, no wiadomo, osoby typu Rezi, Multi, oni chodzili cały czas z ochroniarzami, no bo rozumiecie, więc do nich może był troszkę cięższy dostęp. Ale to, czego nie dało się zrobić tam, można było spokojnie zrobić na afterze, kiedy była impreza i tak, i naprawdę, uwierzcie mi, że każdy bawił się świetnie z każdym. Śpiewać, nie wiem, z Multim i bawiąc się z nim, wiecie, no nie było różnicy, nie było czuć tego, że byli tam ludzie, którzy mają 2 miliony subskrypcji, a taki ja, który miał, nie wiem, 13 czy 14 tysięcy. Każdy bawił się z każdym na równi i to było naprawdę bardzo fajne. Zaskoczyli mnie wszyscy, zaskoczyła mnie ta atmosfera. Super, mogę tylko powiedzieć, że było naprawdę super i bardzo mi się to podoba. Oby tak dalej, oby wszystko było tak dalej. No myślę, że podsumowałem meetup, wróćmy jeszcze do tych wakacji. Jak wiecie, była promocja, jak to nazywam, że były 2 filmy dziennie w wakacje, a były bodajże 3 dni, w których był tylko jeden film z powodów praktycznie zawsze takich, że byłem gdzieś z Gabi albo spędzałem z nim czas i po prostu mi wypadło z głowy, że muszę dodać film. A i był jeden dzień, w którym nie było żadnego filmu. Była to właśnie niedziela w tym tygodniu, albo w zeszłym, kiedy był meetup, bo spaliśmy we Wrocławiu, a mieliśmy wrócić do domu. Ja miałem wrócić, sobie zaplanować filmiki, a nie zwróciłem, więc nie miałem kiedy, więc nie wrzuciłem. Było naprawdę fajnie, dużo pracy to wymagało, ale naprawdę bawiłem się przy tym znakomicie. Niestety, albo stety, na ten październik, z racji tego, że jest to mój ostatni miesiąc wakacji i wracam znowu na studia, to wrócimy do jednego filmu dziennie, bo ja też będę musiał sobie nadrobić zapas. Jedziemy z Gabi na kilkudniowy wypad, na takie małe wakacje, więc chciałbym sobie troszeczkę od tego wszystkiego odpocząć. Jeden film dziennie to i tak jest, myślę, że coś fajnego, a co? No właśnie, jak będą studia, to też będę musiał mieć jakiś zapas w razie czego, kiedy będę chciał wrócić na weekend do domu i tak dalej, więc muszę troszkę nad tym popracować. Studia też są ważne, szkoła też jest ważna, YouTube też jest dla mnie w tym momencie ważny, więc muszę to jakoś ze sobą pogodzić, więc wracamy do jednego filmu dziennie. Tak naprawdę to, o której to jest wasza decyzja, wcześniej było 14.30, ostatnio było 10.14, myślę, że nie wiem, może dalej chcecie 10, może uznajecie, że inna godzina będzie dobra. Nie wiem, czy wolicie zaraz po szkole, czyli dajmy na to te 14-15. Dajcie znać, o której chcielibyście ten film. Ja jestem otwarty na propozycje, dla mnie to jest żaden problem, czy on nawet będzie o 6 rano, czy o 18 w wieczór. Wszystko jest otwarte. No, troszkę się rozgadałem, ale naprawdę bardzo przyjemnie mi się o tym wszystkim mówi. A teraz do was kilka słów, do moich widzów, których jest naprawdę bardzo dużo i chciałem wam wszystkim bardzo podziękować. Te 2 miesiące, te wakacje potoczyły się w kierunku, w którym ja nigdy bym się nie spodziewał. Kiedyś na samym początku muszę przyznać, że wstydziłem się tego, co robię. Nie chciałem się po prostu, każdy tak ma poczucie, kiedy zaczyna na YouTubie, chcę to troszkę zatrzymać dla siebie i kiedy znajomi się o tym dowiadują, to są dziwne myśli. Kiedy moi znajomi się o tym dowiedzieli, ja miałem 8 subskrypcji, było mi trochę wstyd. W sumie nie wiem teraz dlaczego, bo robiłem całkiem dobrą robotę, ale wtedy, kiedy macie mało widzów, to jest takie trochę, wiecie, zwłaszcza jeżeli żyjecie w małym mieście, znacie wszystkich i tak dalej. Miałem nawet myśli, żeby zamknąć kanał wtedy, kiedy miałem 8 subskrypcji i znajomi się o tym dowiedzieli. Nie zrobiłem tego, na szczęście, bardzo się z tego teraz cieszę. I co? I dzięki temu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jest nas dużo więcej, cały czas rośniemy. Wszystko idzie w naprawdę świetnym kierunku, a to wszystko wasza zasługa. Oczywiście to jest też bardzo duża zasługa moich koleżków, z którymi nagrywam. Flotara, Furmana i Matynia. Bardzo im dziękuję za wszystko, za te wakacje,
za to, że mnie, jak mnie przyjęli, no i ogólnie za całą atmosferę, bo nie dziękuję im za to, że nagrywają ze mną, ale no myślę, że jesteśmy dość fajną grupą i po prostu się lubimy, po prostu dobrze się ze sobą czujemy i dzięki temu nasze materiały są takie, jakie są i dzięki wam i wam się one podobają, tak mi się wydaje przynajmniej. To, że się czasem wyzywamy, czy podśmiechujemy sobie, to nie zwracajcie na to uwagi, bo wiecie, często piszecie, że oni mnie wyzywają, żeby przestali mnie wyzywać. To jest czysta zabawa, kiedy będziecie w naszym wieku, to będziecie mieli bardzo dużo dystansu do siebie. Powinniście przynajmniej mieć. My mamy, dlatego nawet jeżeli ktoś powie, nie wiem, coś złego na moją mamę, to ja wiem, że to jest tylko i wyłącznie żart i nigdy bym się o to nie obraził, więc spokojnie, nie przejmujcie się, raczej nie odejdę od tej grupy, raczej nie będę sobie szukał nowych znajomych. Nie widzę powodu, nie widzę sensu. Jest dobrze tak jak jest, więc jeszcze raz dzięki chłopaki za wszystko. Live 24-godzinny, może teraz o tym trochę podsumuję. Wiecie, ten filmik będzie taki bardzo pogadankowy, ja mam taką potrzebę, żeby pogadać. A i jest dobra do tego okazja. Był live 24-godzinny. Był naprawdę świetny. Już go podsumowałem, więc jeżeli ktoś jest ciekaw, jak to wszystko wyglądało, zapraszam do podsumowania 24-godzinnego live'a. To było tam kilka tygodni wcześniej. Było super. Dziękuję jeszcze raz wam wszystkim za to, że byliście. Za to, jak było. To też dało dużego kopa temu kanałowi. No i co? Chyba będziemy zbliżać się do końca. Ja jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim, którzy byli na meetupie. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej okazji do spotkań z wami, że coraz więcej was będzie, że coraz więcej osób będzie podchodziło pogadać, cokolwiek. Naprawdę bardzo to motywuje i jestem wam bardzo wdzięczny. Wszystko chyba. Chyba będziemy kończyć. Podsumowałem wakacje. Wakacje kończą się z dniem dzisiejszym, jutro, w czwartek. Wiem, że już macie rozpoczęcie roku, więc każdemu z osobna chciałem życzyć powodzenia, chciałem życzyć udanego roku. Pamiętajcie, że szkoła jest naprawdę ważna. Ja wiem, że wy myślicie, większość z was, którzy są młodsi, a jest dużo młodszych osób, że szkoła jest niepotrzebna, że to tylko rodzice tak gadają, ale uwierzcie mi, że szkoła jest bardzo potrzebna, bo jeżeli chcecie iść na dobre studia, to musicie mieć dobre wyniki w nauce, a żeby mieć dobre wyniki w nauce, musicie się przykładać w szkole. A bez dobrych studiów może być ciężko, aczkolwiek nie musi. Oczywiście są ludzie, którzy bez studiów sobie świetnie radzą, ale zawsze warto to mieć, więc poświęćcie trochę czasu na naukę, przestańcie oglądać pajaców w internecie, nawet jeżeli przestaniecie mnie oglądać, po to, żeby się te 10 minut czy 20 minut dziennie więcej pouczyć, to zróbcie to. Ja to jakoś przeżyję, a wam na pewno wyjdzie to na dużo lepiej. Więc mam nadzieję, że po wakacjach też zostaniecie ze mną, że będziecie dalej tak oglądać, że będziecie dalej tak aktywnymi widzami. No i co? Dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie. Do zobaczenia już jutro, już we wrześniu, już po wakacjach. Oby do następnych. Lecimy dalej z koksem. Trzymajcie się. Pa, pa.